Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Age of Wonders Planetfall. Kochani, walka bezpieczna, właściwie bitwa bezpieczna, bo wcześniej straciliśmy cały oddział niestety i to sporych, znaczy fajnych jednostek, muszę powiedzieć, no ale nie chciałem tracić między innymi właśnie bohaterów, więc oddział ratunkowy przybywa, no i przejmijmy, kurde, tę miejscówkę. Dobra, wiemy, no. Chodźcie. Myślę, że zrzucimy na nich bombę od razu, bo mam taką możliwość. Ostrzał laserowy to jest pojedynczy. Chciałbym wszystkich tutaj, kurde, dziabnąć. Ładunek wirowy, słuchajcie. On zadaje trochę obrażeń. Ale wszystkim zadał. To są cztery jednostki, no. Niestabilność, to wybuchło w ogóle, spoko, robocik już jest na wymiany. Ty moja miła, aż śmierdziela. To jest płonąca ziemia, więc trzeba uważać. No, myślę, że po prostu tutaj się poustawiamy na tyłach jak zwykle. Co mamy tu? Klara celownicza. Niech oni przyjdą do nas. Niestety żadnych jednostek wsparcia nie mamy. Mamy dym. Właściwie chmurę pasożytów mamy. Spoko. No, wiesz co, stój tu mniej więcej. Mamy robocika, który się nie może niestety schować za niczym. Ale to nie szkodzi. W sumie wiesz co, idź gdzieś tu. Bo tę jednostkę będę chciał tutaj właśnie za osłonę wysłać. Ty stój tam i okej. Okay. No i polecimy ich jakoś potem. Dobrze. Ich jakoś dziabniemy. Rozdzielili się, ale to nie szkodzi. Tylko że z tej strony nie będę miał osłony. Tu jest płonąca ziemia. Tu nie będę miał wglądu. Myślę, że poczekamy jeszcze moment. Demon przejmujący, słuchajcie. Można by demona przejmującego dziabnąć, ale wydaje mi się, że nie mogę. Pięć tych. No dobra, moment. Wiecie co? Poczekamy jeszcze moment tutaj. Tu będzie pył dławienie, więc trzeba stąd wyjść. Może tak, może spróbujmy tego robocika dziabnąć. Tylko kurde, nie wiem gdzie i jak i skąd. Może tu. To jest to dławienie, kurde. 30%. 60% na dziabnięcie. A dziabnij go. Bang! Kurde, ulepszony pocisk szturmowy. Jak ci się to podoba? W sumie jakbym podleciał tu, to kurde, boję się, że on kurde spali to wszystko. Więc podlecimy tu. No niestety, ale to nie koniec. Nie. Myślę, że ostrzał laserowy wybierzemy. Dobra, oparzenie ma, super. Ktoś tam jeszcze może dziabnąć? Wydaje mi się, że nie. To wybuchło. Spoko, bo ja kurde już nie widzę. Zapalność odparto, spoko. Tu mamy draśnięcie. Tam jest oparzenie za czwórkę. To jest na koniec tury. To jest 10, więc się nie uda. Wydaje mi się, że... Można by tu flarę celowniczą w sumie dziabnąć. Pyk. Pytanie, czy go można przejąć. Ale nie chcę go przejmować w sumie, powiem szczerze. Dobra, tamten powinien zginąć.
Ale to dopiero na koniec swojej tury. No ale nie chcę tracić specjalnie. Kurde. Chcę podejść jakoś tak, żeby go kurde dziabnąć jeszcze, ale wydaje mi się, że się nie da. To jest płonąca ziemia wszędzie. Tędy musiałbym przejść. A w sumie... Dziabnijmy czołg. Za czwórkę. Tego jakoś zabijemy, robocika, tak mi się wydaje teraz. Tylko czy to jest kurde możliwe? Wiecie co, tutaj będę musiał stanąć, tylko tu jest... On będzie szedł tędy, nie wiem czemu. Bo jeżeli tutaj pójdę, to będę miał... Chcę to zobaczyć, kurde, bo tu będę miał jeden ruch, tutaj drugi. Ciężkie działo powtarzalne, no właśnie. Kwestia jest tego... Kurde! Źle. Dobra. Straśnięcie wystarczyło, żeby robocika zniszczyć, super. No i albo wyślemy tam rakietkę, albo nie wiem co. Poza zasięgiem. Karabin lotniczy plus ostrzał. Za szóstkę tylko, kurde. No i to jest tyle. Wiemy, że tam z tyłu jeszcze są typy. To wybuchło. Nie wiem, czy to nie wybucha co turę. Ty. Zapalność odparta. Ten powinien zginąć teraz. Jak podejdą, mam nadzieję, że... Dobra, tych trzeba będzie zniszczyć. Unit destroyed, super. Dobra. Zniszczmy ten czołg. Super. No i tamtą jednostkę trzeba będzie dziabnąć. Powoli. Patrzę, czy będę miał stąd widok, ale nie mam. Dobra. Mają krwawienie. Dobra, tu jest dławienie. Podbiegnijmy tu. Dobra. Nope. No ale dobra, zakończmy to. Okej, kurde blaszka. No, trochę punktów poszło niestety. Kredytów, ale to jest i tak nic. Dobra. Istnienie Feniksa. What the fuck? Spopielenie. No. Przyjmiemy to. Nie wiem, czy tchnienie Feniksa... Właściwie tchnienie Feniksa to jest broń zwykła. Może ty, moja miła, dostaniesz tchnienie Feniksa. Ile to jest? To jest czwórka. 20 obrażeń. Tu zadajemy 14. 90% celności. 75% na celność, ale więcej... Tylko to nie jest powtarzalna broń, kurde, niestety. To jest pojedyncza akcja, a tu mamy powtarzalną. Więc zostaniemy przy tym, co mamy. No i mamy trochę, kurde, powiem szczerze... punktów kosmitu, więc nie wiem, czy trudniej trafić w walce, to byłoby dobre. Ty, mój miły, jest może bombę elektrostatyczną? Moduł spalający, bo ty masz zwykły karabin, więc wydaje mi się, że amunicja strzałkowa byłaby dobra. Chociaż... Zwiększa celność, dodatkowy zasięg. No.
Amunicja strzałkowa. Iniektory czy reaktywna tarcza. Daje się sumować. Dobra, zróbmy tak. Ty, mój miły, też sobie weź reaktywną tarczę. Pancerz przeplatany. Wzmocnienie głębią. Dobra, jest spoko. No i co teraz? Z tym, mamy to. Nieeksploatowany sektor. Zaraz zobaczymy tam. To jest chyba to, tak? Nie, tu. Piaski czasu, tak? Tak, piaski czasu. Co w piaskach czasu jest ciekawego? No chyba, kurde... Pójdziemy w eksploatację naukową. Dobra. Ośrodek innowacji. Inwestycji społecznych, what? Dobra, zastanowimy się nad tym za chwilkę. Tu nie mogę nic robić. Tu zróbmy to, tu jest spora kolejka. No i ty, moja miła, biegnij tu. Ty się przyłącz do tej pani. Tu mamy tę jednostkę dodatkową, chodź tu. Też. To jest w razie W takie, nie? Dobra. Jack Gelder, go, go, go. Operacja bariery. Wskaż kolonię, nie chcemy. Umiejscowienie. Możemy sobie to przygotować. Spoko. Ty, mój miły, bo to jest nasze chyba, nie? Bujne zielenice, tak? Tak, bujne zielenice są nasze. Wzrost za 3. Dobra, zróbmy tak. Bujne zielenice są nasze. Co możemy przejąć potem? Ewentualnie to, ale ten się tutaj okopał. On przejmuje tutaj na dole to wszystko. Właśnie nie wiem, gdzie cię wysłać, kurde. Bo to jest przejęte. On ma roszczenia do tego. Ale wydaje mi się, że możemy to wyeliminować przy pomocy naszej... Moment, czy ja przejdę tędy w ogóle? Chyba nie. Chyba trzeba będzie je zawrócić. Przy pomocy naszej technologii, nie? Którą tam mamy. Dobra, wymagane rozkazy. No i właśnie, pytanie co tu? Co tu się dzieje? Przyłącz arsenał. Czyli tu musiałbym zrobić gdzieś, kurde, kolonię dodatkową. Co za masakra po prostu. Dobra, wiesz co, stój tu. Prace gotowe do przeprowadzenia, spoko. Baza sektorowa. Centralny reaktor, spoko. Bo to jest moje, tylko muszę to przyłączyć jakoś, więc gdziekolwiek się nie zbuduje, będę mógł to przyłączyć, to będzie tyle. Tak mi się wydaje. Potwierdź ruch, tak, zobaczmy. Mamy zdjęcia kompromitujące. Niezła robota, proszę się tak nie dziwić. Potrafię pogodzić się z porażką, gdy przeciwnik pokona mnie w uczciwej walce. Ilia 5 należy do mnie, spoko. Skoro te sprawy mamy z głowy, sądzę, że powinniśmy skupić nasze wysiłki na arsenale stopionej ziemi. Mam nadzieję, że to pomoże nam zakończyć ten nikomu niepotrzebny konflikt. Dobra. Łazik Imperium, bierzemy go. Bo to miał być Jacka, ale nie ma. W sumie. Nie wiem, czy tobie nie dać tego łazika. Tego ogniowy.
Ty masz w ogóle ten? Chyba nie masz pilota, nie masz pilota. Dobra. Nie, to nie. Potwierdź ruch. No i w sumie to jest taka armia sobie, o. Niech sobie gdzieś idzie. Być może będziemy gdzieś przyłączać. No właśnie, tak pomyślałem, żeby razem się tutaj przyłączyć. Jack Gelder pobiernicza. Tam, w dwie tury. My lecimy tu. No i pytanie, czy mogę to? Właśnie, usuwanie zagrożeń. Mógłbym. Trzy tury. Tylko moment. Bo tu mamy 12. To mamy zrobione. I ty, mój miły, wiesz co, będziesz musiał polecieć tu na szczyty słoneczne. Mogę cię zaznaczyć, czy nie? Nie mogę. On traci, kurde, kontakt. Nie, no mogę. Dobra, leć tam. W sumie to ja nie muszę tutaj siedzieć. Tak sobie teraz pomyślałem. No bo to jest, to należy do mnie. Po prostu, więc... Więc tak czy inaczej. Można by jakieś, nie wiem... Tutaj jakąś armię zniszczyć. No ja wiem, że trzech bohaterów w jednej armii to tak słabo trochę, no ale... Trudno. Produkcja. Dobra, na razie wytwarzaj wiedzę. W sumie chyba tyle. Za turę będziemy mieć to zrobione właśnie teraz. Chuju, chwalisz mnie, dzięki. Super, super. Operacje gotowe do przeprowadzenia, wiemy. Na razie nie chcę przeprowadzać. Inwazja. ...1200 na 442, walka automatyczna, nikt nie powinien zginąć, spoko. No i to trzeba będzie zniszczyć, bo oni, kurde, tutaj jak widzicie, będą chcieli przejąć to. Więc jak najbardziej. Dobra, ty go, go, go. Ma sporo ruchu w ogóle, ten kolonizator. Życzenie wcielenia. Wilku, mowa. Zauważyliśmy niedawno, że nie zapłacono daniny. No dobra, masz. Akceleracja fotonów. Spoko. A ten technologia wartownicza. Lasery niereferencyjne. Wydaje mi się, że ten korpus maszyn kroczących warto by zrobić już powoli i w inne jednostki pójść. Infrastruktura kolonialna. Super, będziemy mieć więcej kosmitu. Hydrotechniki nie potrzebujemy. Eksploatacja terenów leśnych chyba nie mamy. Właściwie moment. To jest co? No to jakoś można zobaczyć. O, tutaj. Jest las. Czyli można by pójść w te badania leśne. No bo to jest jedna tura i spoko, także będziemy sobie tutaj to robić. A ty gdzieś tu i ci będziesz pilnowała. Ilio piątka. A to był ten mops gdzieś tu. Mops, no. Idź tam, tam się połączycie. Tu, tu, tu. Potwierdź ruch, potwierdzam. A wymagane rozkazy. Gdzieś tu. Tak jest. Hodowla kosmitu jak najbardziej. Tutaj się jeszcze tworzą rzeczy. Sektory żywnościowe, badawcze potem na dwójeczkę. Czy te symulacje bojowe to jest taki... Taki se. Pytanie, czy jak ulepszę sektor pod względem badawczym, to też mogę zrobić pod względem tym? Wydaje mi się, że tak. Wytwarzaj. Dobra, pierwszy sektor można przyłączyć i myślałem, żeby przyłączyć ten. Dobra. Mimo tego, że tam nikogo nie ma.
Ktoś, coś tam jeszcze było. Nie pozwala mi na budowę, ale to nie szkodzi. Potem zaczniemy gadać z nimi. Operacje gotowe. To jest przeprowadzone. Eksploatacja terenów leśnych, właśnie to. Zrównoważony komplet przemysłowy. Dodatkowo jednego typa. Nawigacja w lasach. Przyspieszony ruch w lasach. Amfibiami. W sensie dla amfibii. Mamy większy ruch na terenach leśnych. I to spoko. Żyznych równin. Mamy żyzne równiny. Nie mam pojęcia. To koło podboju. To będzie dobre od pierwszej tury walki. Dobra. Tu potwierdzam ruch. Bo idziemy tam. To są jeszcze dwie tury. No ten kosmit, kurde. Tu też potwierdzamy. Właśnie spoko, że to można potwierdzić. Wiecie, o co chodzi. Że zaplanować sobie parę ruchów. A potem, nie wiem, jak następnego dnia przyjdziemy, no to... To wtedy to... To jest walka bezpieczna, ale wydaje mi się, że zagramy samodzielnie. No i że można po prostu potem następnego dnia, jak sobie tam włączymy, no to mamy pozaznaczane, gdzie kto miał iść i mniej więcej się skapniemy, o co chodziło. Tego chyba nie widzieliśmy. Jak mi się wydaje, tamtego z tyłu. Dobra, co my tutaj mamy, Jacku Gelderze? Idź tu. Zrób wieżyczkę. Nie wiem, czy wieżyczka może stać za osłoną. Tak się zastanawiam nad tym. Jack Gelder jest na górze. Nie. Mógłbym się przemieścić fazowo. Tu. Tak zrobimy. Wypuścić na nich ten oto niesamowity pocisk. Wieżyczka niech obadowywuje. Ten. Podejdziemy tu. No i w sumie tyle. Wy podejdźcie może z tej strony. Tu. Tu i git. No i mógłbym ewentualnie... Ładunek wirowy na nich zrzucić? Mogłem. Niestabilność wymiarowa, także jeden punkt akcji mają tylko. I spoko, ci mają trzy. Spoko, że... No właśnie, że warty nie było. Dobra, zginęli. A ten gdzie? Skok w powietrze, pierdzielony. Oszty. Dobra, operacji już nie potrzebujemy. No, zniszczmy tego z tyłu. Mało punktów akcji. Co za masakra. Macie inhibitory, macie, włączcie sobie. Oskrzydlenie. Ty jesteś, Jacku, tutaj. Nie widzę tej krateczki. To jest raz, dwa, trzy. Czyli stąd musiałbym, ale to nie dam rady naprawić się teraz. W sumie ty masz to, więc spoko. Możesz się sam naprawić. Enemy eliminated. Się nie da, to się nie da. Przyjaznej jednostce. No dobra. Damy tam, bo
bo czemu by nie? Sztygnoju. No i git. No raczej. Dobra. Plus karabin wiązkowy. Weźmiemy. Przyjmiemy nagrodę, bo mamy ładunek smużący, który tworzy chmurę mgły. No i spoko. Dobra, czyli to się udało. No ten kosmit. Trzeba będzie ich przekonać, żeby stąd poszli. Mamy 24. Można przyłączyć dodatkowy sektor, tak mi się wydaje, nie? Potwierdź ruch. Potwierdzam. Wymagane rozkazy. Idź tu. No i właśnie, pytanie, czy mogę tutaj podejść? Będę chciał tu podejść i zobaczyć, o co chodzi. Czy mogę to przyłączyć? Wytwarzaj wiedzę na razie. No i koniec tury. Przeciwnicy mają ruch. Wcielenie. Co tam? Szalejący wandale. Spoko, spoko. Tutaj, no mamy jednostkę tutaj, więc spoko. Damy radę. Bitwa bezpieczna. 310 to nawet nie będę tego robił. Dobra, nagroda kolejna. No i właśnie. 1064. Skurczybyki. No ale myślę, że damy radę. Tu jeszcze nie. Potwierdzam ruch. Dobra. Tu potwierdzam ruch. Kto w ogóle ma do tego? Valentine ma do tego. Za jedną turę. Dobra. Michaelu. Valentine. Czemu? Zastanawiam się, czemu. Budujmy tu bazę. Operacje wiemy. Zakończenie produkcji kosmitu. Mamy plus 20 teraz. Spoko. Wytwarzaj to. No i teraz pytanie. Mamy czołg laserowy. Czołg laserowy, jak widzieliśmy, daje spoko rzeczy. Zastanawiam się, których tutaj wywalić. Widmo. Tu jest swat. Trajektoria. Łowiectwo. Bo chciałbym czołg zrobić. Ale. Bo chyba najpierw go muszę zrobić w ogóle, nie? A dopiero potem będę mógł go modyfikować. Nie. Bo usuwamy te, tak? Czy nie? Czy nie usuwamy tego? Moment. Tak mi się wydaje, że nie mogłem tego usunąć. Dobra, ty sieć. Towington. Coś ciekawego można zrobić? Wydaje mi się, że nie. Przeciwnicy mają ruch. Dobra, potwierdzamy ten ruch. Załóż kolonię awangardy, spoko. Mam nadzieję, że to przejmiemy, kurde, szybko.
No i tutaj mamy tę akcję. Bitwa ryzykowna. No zobaczymy. O skurczy byki. Wydaje mi się, że tu jakiś ładunek wirowy na nich zrzucimy albo coś ciekawego. Dobrze. Przeciwśrodki fotonowe. Zmniejszy jej celność. To nie będzie głupie, tylko 28 kurde to kosztuje, masakra. Ładunek wirowy. 16 punktów. Niestabilność. Bomba rozrywająca, to jest krwawienie. No. Dobra, mają krwawienie, raz, dwa, trzy. Więc tyle dobrze. Musimy się wycofać trochę. Może tu oskrzydlimy? Dobra, ty chodź też. Na tyły. Tylko się przynajmniej obróć w tamtym kierunku. Dobra. Polecimy tu. No i ciebie zostawimy tutaj, mój miły. Żeby oni przybiegli faktycznie w tę stronę. Oż kurde. No, wtedy mieliśmy 7 obrażeń, teraz 6. Co gościu robi? Krwawienie, super. Operation available. Niestabilność odparto, ale dalej mają krwawienie z tego co rozumiem. Obość kinetyczna, krwawienie jeszcze 2 tury, więc spoko. Dobrze. Łapcie rakietkę. Plus zachwianie, więc spoko. Podejdziemy tu. A już nie mogę wtedy rakietki użyć. To jest chybienie. Bo oni chyba krwawienia nie mają. A, enemy down. Spoko, flara. Nie wiem, gdzie on przyjdzie, więc tą flarę chyba na później zostawimy. Z zasięgiem. Tu oskrzydlamy. Powoluniu. Kurde, można by ich... Poza zasięgiem. Chciałbym ich, kurde, przejąć i zobaczyć, o co ho. Z tym przejmowaniem. Co? Cofniemy się gdzieś tu. Rzucił w ogóle tym jakimś kamieniem elektrostatycznym. Co tu się dzieje? Draśnięcie, draśnięcie. Czemu to... Jak to wygląda? What the fuck? Ci powinni zginąć. No właśnie. Jeszcze ten dostał! I dobrze, i dobrze. Wiecie co? Tamtego chyba trzeba będzie dziawnąć. Chociaż moment. Mamy tutaj... Ale nie chcę ich chyba flarować, z tego względu, że... Że oni są i tak duzi chyba. Więc... Draśnięcie minus 1 pancerza, to jest spoko. Poza zasięgiem. Nie odczuję efektu. No dobra. Nie to nie. Dobra. I ta jednostka tu. Dobra. Zdech. Super.
3 razy 7, a to jest raz 15. 21 to jest więcej obrażeń, wydaje mi się. No ale tak, to mamy 7, no dobra. Ty mój miły, odejść z linii strzału. Chyba tego po prostu dziabniemy. Wiem, że tu mam mało, kurde, zdrowia, mam nadzieję. Znaczy wiecie, jak tutaj zniszczymy pojazd, no to po prostu zniszczymy pojazd, a nie zniszczymy bohatera. Więc to jest taki plus, nie? Spoko. No i tyle. Hiperpancerz. Macie tu, kurde. Draśnięcie, draśnięcie. No ty się nie możesz ruszać, więc strzelaj. I chybienie. Dobra. Zdech. Ci, kurde, nie wiem skąd się wzięli. Nagle. Albo za osłonę, wiecie co? Pójdziemy za osłonę. Dobra. Super. Plus. Plus krwawienie, elegancko. Dobra. Nikt nie zginął. Więc git. Misja ukończona. Dobra, plus 10 wpływów. Przychylności mamy 25. I punkty umiejętności, słuchajcie. Weźmiemy tego pilota. To jest dobry pomysł. No i mamy ten łazik, nie? Albo statek ogniowy. Moment, ale łazik mieliśmy. Gdzie jest ten łazik? To jest czołg laserowy. To potrzebujemy dwójeczkę. Tu jest łazik Imperium. To jest dwójka. No dobra, ale tak czy inaczej chcę mieć tego pilota dwójkę, więc spoko. Tu mamy punkt umiejętności też. Gwałtowne ruchy. Bohater porusza się gwałtownie. Umiejętność smryg. Spoko. Medycyna polowa. Strażnik. Do końca tury cel jest łatwiej trafić. To jest spoko też. To jest tylko dwa punkty, słuchajcie. Weźmiemy strażnika i ten. I to. Celowanie. Nie. Strzel wyborowy. Tak, trafienie krytyczne jest spoko. Zakłócanie hakowania. To było też chyba spoko, nie? Jednostki mechaniczne oraz cyborgi w zasięgu. Spoko, bierzemy to. Dobra. Git. Potwierdzam ruch. No i będą bronić tego. Parku Elizyjskiego. Tam tworzymy sobie kolonię i spoko. No i właśnie, pytanie czy tu. Idźcie stąd. 8, spoko. I ośle wydmy. Bo to jest nasze niby. To jest nasze. No właśnie, pytanie czy dostajemy ten kosmit stąd? Nie. Daje plus 5 kosmitów z kolonii, z którą jest połączona. Czyli po prostu możemy sobie zbierać przepraszam, kosmit wszędzie, gdzie jest, na przykład tu. Ulepszy sektor. Nie. Po tu. Chciałem ten sektor przejąć. Tu jest 5. No ale to mamy przy 4. To jak można ulepszyć sektor? Moment. No tak. Optymalizacja sterowania, laboratorium osłon.
Wszystkie jednostki wytworzone w tej kolonii już zyskują jeden do tarcz. Sporo tego jest, powiem szczerze. Agencja sterowania. No zobaczymy, bo mamy tutaj parę rzeczy do budowania. Infrastruktura, ruiny, plus jeden. To są ruiny tu. Dobra. Symulacje bojowe, sektory leśne, sobie ulepszmy za chwilkę. Tu nic nie mogę chyba, to jest wszystko na maksa. Tutaj ten czołg robimy. No i spoko. Dobra. Chciałem iść w ogóle i po co? Tu jest jakaś skrzyneczka. Ja się zastanawiam, jak to dołączyć, kurde. Jako to Winton, jedną turę. Moment. Poczekamy tu moment. Bo ty robisz, nie? To jest przerwij. No ale nie. Dobra, czy ja mogę stąd wyjść? Chcę to sprawdzić. Nie, dobra. Czyli to po prostu nie odpaliłem tego. Jedną turę. Dobra. Siedź tu. Wy... Właściwie jaką mamy misję? Co się dzieje w ogóle? Na tej mapie. No to muszę przyłączyć w sumie i to będzie chyba tyle. Przyłącz. No. Także... Siedzimy tu na moment. Tu jest spoko. Dobra, co się dzieje? Co się w ogóle wydarzyło? Mamy to i tu musimy poczekać parę tur, żeby mieć więcej... Są tereny takie... Trochę żywności dookoła jest, no dobra. Wydaje mi się, że produkcję tu zrobimy. Centralny replikator. Była rekreacyjna, nie. Zobaczymy za chwilkę. Protokoły podboju mamy. Zgrane wsparcie, to są doktryny. Tylko nie mamy niestety... Spoko. Doktryny 16, no właśnie. To bym chciał wrzucić. Gdzie są doktryny? Tu są doktryny, ale... Dobra, czyli to jest to. Uderzenia... Koszt energetyczny operacji taktycznych jest mniejszy o 30%. To jest spoko. Podstawowe konstrukcje zbudowane w twoich koloniach dają 15 dodatkowego dochodu. No, czyli to wywalimy. I damy... Albo to wsparcie od pierwszej tury, albo tego wysłannika. Albo wysiłki na rzecz. A, to są fajne rzeczy. Uczestnicy obozów elizyjskich. Serce i umysły. No, weźmiemy te. Dobra. To wiemy. Oż kurde. Chcę dołączyć, stary. Ale ty nie jesteś z tego. Od nas chyba. Jesteś dwarem, no. Czy ja wiem, czy chcecie... Kurde, już mamy sporo. Wiesz co? Nie. Kiedy indziej. Wymagane rozkazy. Tu jest szafirowy park, ale... Zastanawiam się, gdzie tu jeszcze ewentualnie iść. Wiecie co? Może tutaj sobie przejdziemy. Zobaczymy, co tu jest, bo tu jest niepootwierane nic.
Wymagane rozkazy, wy tu stójcie. Ty, Jacku, to musimy przyłączyć potem. No, możemy w sumie tu pójść. Tu coś jest, co tu jest? 550. Wymagane rozkazy, ty tu stój. Przesyła mi wiadomość, siema, Michael. Jesteśmy bliskimi towarzyszami. Jeszcze trzy tury, czyli możemy tutaj budować sobie spoko. Wymagane rozkazy, dobra, mamy czołg. Ale nie wydaje mi się, że to był tamten czołg. Dobra, ty jesteś laserowy, więc spalający moduł jak najbardziej. Oparzenie. Reaktywna tarcza. Pancerz przeplatany. Odporność na zachwianie i 2 do odporności zwykłej, spoko. I moduł twardego światła. Powodowanie zachwiania. Ale... my to. Dobra, krzepa. Tylko nie taki, kurde. Co nam, wcielenie. Wojtek? Nie. W sumie coś z laserem bym wziął. No ale czy potrzebujemy to jakoś specjalnie, kurde, modyfikować tu? Jump, 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 jump. Nie wiem, whatever. Chyba, że... broń palna. Patrzeć. O, są lasery. Dobra, whatever. Spoko. Czołg. Właśnie nie wiem, komu ten czołg dać, kurde. Co może przyjść tu? Mamy badania socjologiczne. Eksploatacja żyznych równin. Wydaje mi się, że nie mamy. A to są dwie tury. Skuteczność działań trójeczka. To jest... o! Dodatkowe punkty strategiczne i w ogóle. Tak? Doktrynalne też? Nie. To punkty operacji strategicznych i taktycznych. 2 do siły operacji, 2 do operacji do obrony penetracyjnej. A, i dodatkowe miejsce na doktrynę. Spoko, bierzemy to, żeby z powrotem przywrócić. Będziemy mieć więcej akcji. Co? Podziwiani jesteśmy teraz. Spoko. Spoko, I guess. To wiem, że production ready. Production ready, spoko, spoko. Trzeba by do Wintonu przyłączyć kolejny sektor, wydaje mi się. Mamy 26. Tylko gdzieś jest to napisane? Ile sektorów mogę mieć? Mamy tak. Port 6. Ziemie ścierwojadów, rubinowy park i suche piaski. To są 4 sektory. Tak? 1, 2, 3, 4. No. 4. To jest 16. Bo co 4, nie? Czyli w sumie 12. Bo przy pierwszej czwórce można zdobyć, więc kolejne 3. Nie, no to w sumie 16. No to powinienem móc przyłączyć kolejne sektory i co? Czy 4 sektory można mieć tylko? Wydaje mi się, że 5 sektorów można mieć. Maksymalna populacja to jest 46, spoko. No. Zadamy to automatycznie chyba. Automatycznie z naciskiem na to. Na wiedzę. No, to będzie dobry pomysł. Minus 3. To bez sensu.
zamknęmy automatycznie, jest plus 7, dobra. No, tutaj ma być jedzonko. Zrób za jedną turę, to będzie drugi. No to parę tur jeszcze trzeba przeczekać. Dobra, tu jest 0. Mam nadzieję, że dam radę. Tu wytwarzanie wiedzy. Spoko. Wiedza. Wymagane rozkazy. Stój. Nie stój. Ten tu cię, kurde. Nie mogę jeszcze tego przyłączyć. Wzrost za 1 to będzie 14. Bo tu mamy przyłączone... tak, te bujne zieleńce mamy przyłączone. To mamy przyłączone. I wydaje mi się, że to... Czyli do 16 tutaj trzeba by poczekać. Dobra. Tu mamy suche piaski. Uwolni miejsce charakterystyczne. Raczej nie. Dobra. Dowodzenie flotą. Pancernik niepotrzebny. Lasery niereferencyjne. Program manipulacji fazowej. To jest ten jednostka manipulator. To jest 4 specjalista. Może być dobre. Jest jedna tura, słuchajcie. Mamy korpus maszyn kroczących. I maszynę kroczącą. Super. Super. Technika lądowa. Proszę mi pokazać tutaj, co to daje. Bo kwestia jest tego, żebym wiedział, gdzie mam budować te maszyny. No nie? Maszyna krocząca, słuchajcie. 25 tego. Ale nie szkodzi. Zbudujmy sobie. Otwierć ruch. No, idź tu. Mamy czołg, maszynę kroczącą, spoko. My idziemy sobie tu. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Na cholery. Tu walka automatyczna. Spoko. 140 nauki, spoczko. Spoczko nuklearne, pustkowie. Tu są jeszcze rzeczy jakieś ciekawe. Pod radioaktywny, wiecie co? To nie są fajne rzeczy wcale. To mapa jest dotąd aż. Ulela. Bo tu jest chyba dotąd tylko, nie? Chociaż to jest tak, że jak zejdziemy na dół, to wydaje mi się, że wejdziemy na górę. Tylko, że... Aha, no czekamy w sumie tylko tutaj na to. Zastanawiam się, gdzie to nas prowadzi w ogóle. Czekamy, aby przyłączyć ten arsenał stopionej ziemi tutaj. Więc jak najbardziej jedzonko. Wymagane rozkazy. W sumie dołączcie tam. No taka dziwna armia będzie, no ale dobra. Produkcje. Koniec tury. No tak, spokojnie gram, nie? Bohater. Lisi PKA Makante. Motherfuckers. Amazonka. Nie. Program manipulacji fazowej. Miotacz energetyczny i ten manipulator. Spoko. Skuteczność działań trójeczka. Spoko. Przyjrzyjmy się zatem operacjom, właściwie doktrynom. Mandat imperialny. Negocjator. Wysłannik wpływu, więcej za misję. Wysiłki na rzecz zjednoczenia. Reputacja się poprawia. Protokoły echa mamy. Zgrane wsparcie mamy. Ekonomistę mamy. Ale coś wywaliłem, kurde, i nie wiem co. Taktyczna integracja, nie? Tak.
Dobra. Taktyczne. No nie mamy, nie mamy nic tutaj. 8,5. Spoczko. Operacje do przeprowadzenia wiemy. Siema, siema, bliższe kontakty, super, super. Production ready. Dobra. Co my tu potrzebujemy? Ogrody botaniczne? Kolonia uzyskuje miejsce zadowolenia, to bez sensu. Symulacje bojowe. Aha. Infrastruktura wojskowa. Kopuła rekreacyjna. Pracowników, specjalistów. Elity. Może te wieże. Na początek. Dobra. Co to jest? Ulepszony. Bierzemy. Co to jest to? Tu jest, słuchajcie, woda? No dobra. Spoko, tu czekamy na jeszcze jedną turę, więc... Sit tight. No idziemy sobie tutaj na dół gdzieś, kurde, nie? Jakieś, wiecie... Jakieś ciekawostki. Wymagane rozkazy... Mogę to? Nie mogę. Nie mogę tego, nie mogę tego przyłączyć. No, woda, więc nie wejdę tam. Badania wojskowe. Kontrola międzywymiarowa. Lasery. Dobra, weźmy te lasery. Oraz. Właśnie nie wiem, czy mamy żyzne równiny. Wydaje mi się, że tak. Teraz zobaczymy. Gdzieś tu. To jest jałowa. Ruiny. Żyzne równiny mamy, no. Trzeba było, kurde, wybrać to wcześniej. Tak to tylko czas straciłem, no ale dobra. Koniec tury. Eksploatacja żyznych równin, farmy hydroponiczne, super. Co? Coś ty zrobił? Nie ma już mojego pozwolenia, dobra. Wiadomość od tego. Szalejący wandale, spoko. No to mamy tę jednostkę, która w sumie ma 1300, słuchajcie. Oni mają 1100. Nie mamy bohatera tutaj, co prawda, ale... Ale zobaczmy. Jak to będzie wyglądało. Spoko. Tu jakoś dookoła pójdźmy może. Jeżeli da radę. Jack jest tu. Gdzieś. Gdzie ty jesteś? Tu. No, a to są jakieś takie rozbójnicy. Wymagane rozkazy. Badania socjologiczne. Opieka nad kolonistami. Bo tutaj mamy w sumie wszystko zrobione. Chyba, że jałowej ziemi nie mamy. Adaptacja. Skok kwantowy. Plus 15 za każdy sektor badawczy, spoko. Kolonie wytwarzają więcej 20% energii, super. Rozwój przemysłu dwójeczka. Nauki, program insurekcyjny. Czuję stosunki między wskazanym graczem a jedną z miejscowych frakcji, spoko. Tworzy armię wybranej przyjaznej frakcji, armia ta zaatakuje wskazanego gracza. Niedostępne, jeśli gracz nie ma żadnych przyjaznych frakcji, spoko. Szpiegostwo. Możemy w sumie tę tajną infiltrację wziąć. Więcej energii. Komuś kradniemy. Albo spreparowany casus belli, spoko. No chyba, żeby faktycznie... Fermy glonów. To zróbmy to, bo tam być może przejmiemy ten kawałek. Farmy. Wreszcie jest co robić. Budujemy. Tu patrzę. No i dobra. Jak tam nasza kolonia? 3.
No już się trochę spieszę, powiem szczerze, z tym zadaniem, bo... Kurde, fajna to jest frakcja, powiem szczerze. No. Odporność na elektryczność ma. A w sumie wiesz co? Come on, dołączysz tu. Zamiast chyba tego. To jest harcownik, no. Także ty stąd idź. Nie wiem, czy cię mogę jakoś wyeliminować. Chociaż, no tak, bo tracę, że tak powiem, utrzymanie. No nie? Kurde, ten wpływ. Halo. Dajże technoproroka. No, kupimy to. Bo i tak mamy za dużo tego wpływu. Idźmy tu. Tu nie przejdę. W sumie na dół. No, to sobie zawalczmy automatycznie. Nie ma co. Tu są te typy. Co tu jest w ogóle? Co badawcza, słuchajcie. Można by ich przegonić. Idźcie stąd. Stacja badawcza, 40 tego, spoko. Opieka nad kolonistami. Jest kolejna stacja badawcza, nie? Rozwój hydrotechniki, spoko. Tu cały czas sprawdzam, czy mogę przełączyć to. 4, dobra. To jest jedna tura. Wymagane rozkazy. No, jak mogę cię wywalić stąd? Na pewno się da, tylko nie wiem gdzie. Rozwiąż jednostkę. Tu chyba. No. Dobra. Tu oczekujemy jeszcze na moment. No. Spoko. Tylko, że tobie, mój miły, masz parę punktów, więc może jakąś modyfikację wpierniczymy. Smużący. Ładunek, który tworzy chmurę mgły. Jednostki znajdujące się we mgle. Weź senanitowy. Możesz przechodzić. 20%, spoko. Trudniej trafić. Pancerz. Odporność na zachwianie będzie dobrą sprawą. Weź sobie karabin. Może to tchnienie Feniksa? No. Potwierdzam wyposażenie. Czy chcesz, żebyś był pilotem? Tego nie wiem. Chyba nie. Weź sobie to. Strzelca wyborowego, 1-2. Walka w zwarciu, dystansowe, to jest obrażenia. Żywotność. Przeciążenie. Naprawy bojowe. A dość dobra. Ten bohater to specjalista od napraw, który po każdej bitwie przywraca cyborgom jednostkom mechanicznym w armii to. Punkty życia. Nanitowe wzmocnienie, to jest dobre też. Dobra, to jest 13 punktów. Przebijanie wspomagane. Omijają jeden tarcz and jeden pancerza. Oszałamiające wyładowanie. Aha, czyli wokół siebie AOE. Nie można skrzydlać, to będzie dobre. I co? Dowódca sił pancernych, wydaje mi się, nie? No. Bo mamy parę pancernych. Asymilacja, żywotność 2. Może żywotność 2. Dobra. Git. Plus to masz. Ty, mój miły. Zobaczymy, co tu możemy mieć. Czym ty strzelasz? Zwykłymi. Mamy odporności 2. Bo mamy tamtego. Specjalną umiejętność. Kartaczownica, akceleratory szynowe. Większa celność, spoko. Amunicja strzałkowa. Spoko, wiesz co, weź sobie pancerz.
I weź sobie tarczę reaktywną. Cel na oko, spoko. Wy macie. Ty nie masz. Weź sobie iniektor nanitowy. Weź sobie tarczę reaktywną i pancerz. Spoko. Może to. Weź sobie iniektor. To trudniej trafić. I pancerz. No musimy niestety chwilę poczekać, ale to nie szkodzi. Przeprowadzenie operacje, produkcję farmy. Spoko, spoko. Wytwarzaj to. Popuły rekreacyjne. Infrastrukturę wojskową może. Weź sobie wieżyczki nawet dorzuć. Linia montażowa. No tak, dorzucam wszystko po prostu. Już teraz nie przyłączono sektorów. Osoba może przyłączyć sektor. What? Co ja tu chciałem? To chciałem przyłączyć. Dobra, czy ja tu mam kogoś w pobliżu, ewentualnie, kogo mógłbym wysłać tu, do piaski, piaski przyprawowe? A, chyba nie. Moment, zobaczmy, czy mogę coś zbudować, sowę w dwie tury. Ośle wydmy. To jest nasze. No to Wintona. No mogę przyłączyć, ale jeszcze nie teraz. Miałem tę sowę, ale kurde, ta sowa jest tutaj, ona mi jest potrzebna. To jest za jedną turę, wiecie co? Dobra, stwórzmy jedną sowę. I przyłączymy. Dobra. Co tu jest napisane? Ty kurde. Nie ukrywam, że ta wojna na słowa i traktaty jest bardziej męcząca niż szturmowanie umocnionej bazy zewnętrznych. Lepiej zostawić ją dyplomatom. Ale ostatecznie liczy się to, że w końcu zawarliśmy przymierze z Huijiangiem. Skoro udało nam się przerwać bratobójcze walki pomiędzy oddziałami awangardy, nie widzę dalszych powodów, by przedłużać nasz pobyt na ustroniu szóstce. Przyszło mi do głowy, że przed odlotem moi ludzie mogliby zrobić sobie dzień wolny i odpocząć w parkach elizejskich. Przez wzgląd na dawne czasy. Jednak po tym, co miało tu miejsce, nie byli zainteresowani. No niestety. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie rozstaliśmy się w najlepszej komitywie, ale przyznam, że jestem teraz pod wrażeniem. Nie wiem, co znajdziecie na innych planetach, ale jeśli będziecie potrzebować wyszkolonych oficerów, to wolałbym się do was przyłączyć niż pozostać na stronie szóstce. Skoro moja ciotka służyła w tym oddziale, to nie pożałuję, że poszedłem w jej ślady. Dzięki chuju. Gdyby potrzeba było dowodu, że oficer awangardy może przedłużyć poczucie obowiązku i dobro ogółu ponad osobiste uprzedzenia, to myślę, że Michael Valentine i ja stanowilibyśmy dobry przykład. Nigdy nie zostaniemy przyjaciółmi, ale służymy po tej samej stronie i kierujemy się podobnymi zasadami, a to jedyne, co tak naprawdę liczy się w chwilach kryzysu. Zwycięstwo! Kochani, przyłączyliśmy tamten kurczę... jakoś się, prometejski się nazywał, jakoś coś. Coś jakoś prometejskie. Natomiast, kochani, myślę, że na tym zakończymy tę kampanię, bo już trochę trwała, natomiast nie ukrywam, że... Znaczy, nie, że zmęczyłem się tą grą, ale to nie było takie, wiecie, doświadczenie super, że o, nie mogę się oderwać, nagrałem 13 odcinków z rzędu i w ogóle siedzę w tej grze, znam wszystko. Ogólnie, spoko giera, naprawdę fajnie mi się w nią grało. Ja sobie pogram w nią, ale to jest tak, że mam jeszcze inne tytuły dookoła, które mnie też interesują, więc będę chciał sprawdzić. No i jak mówię, no to nie jest taka gra, do której, nie wiem, zasiadłem jak, nie wiem, swego czasu do XCOMu na przykład, gdzie po prostu potrafiłem no 6-7 odcinków nagrać po prostu bez przerwy, bo nie mogłem się oderwać. Giera jest spoko i naprawdę sporo rzeczy jeszcze nie widzieliśmy, ponieważ właśnie można było innych graczy, że tak powiem, znaczy no akurat nie pokazałem tego przykładu, prawda, ale na przykład na tych misjach
pobocznych, zwykłych tam scenariuszowych. Można przejmować innych graczy, tamte jednostki werbować, innych ras, że tak powiem, inne technologie zdobywać i naprawdę sporo, sporo możliwości jest. Giera jest naprawdę spoko, naprawdę mi się to podobało właśnie, żeby z tymi sektorami, sportami, ulepszeniami, wszystkimi, wiecie, te doktryny, operacje taktyczne, multum jednostek, multum modułów, jak widzieliście, można było sobie poprzyłączać. Bitwy taktyczne też fajne, też się działo na tych mapach sporo, nie tylko były przeszkody, wiecie, niskie i wysokie, ale też można było je niszczyć, były te efekty środowiskowe, właśnie, że coś tam wybucha, można było niszczyć te osłony i sporo, ciągle coś się działo, ciągle dostawaliśmy jakąś misję, tą taką poboczną, nie, idźcie zabijcie tamtych, tutaj coś i naprawdę spoko, spoko, według mnie mega giera, ale jak mówię, na tym ją zakończymy. Ewentualnie do niej powrócę, także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze gdzieś kawałek, być może właśnie scenariusza zwykłego. Natomiast, jak mówię, na tym sobie zakończymy. Nie daję kontynuuj, bo pewnie mi pokaże jakiś filmik, który gdzieś tam dalszą historię opowie, a nie chcę tego, że tak powiem, pokazywać, żeby takiego cliffhangera nie zostawiać. Także na tym zakończymy. I muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie mi się grało. Także kochani, dzięki za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Dlatego między innymi tak długi ten odcinek jest, bo już wiedziałem, że mniej więcej to jest końcówka tego. Znaczy nie wiedziałem, czy będzie jeszcze dodatkowe zadanie, żeby tam mieć, że tak powiem, przymierze z nimi. Ale chciałem przyłączyć ten park tutaj, nie? Już ostatecznie, czy tam bazę Prometejczyków. Także tyle, kochani. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnej serii. Pa, pa.